Cześć moi drodzy, witam w kolejnym odcinku z gry Eragon. I tak w ramach przypomnienia wam powiem, że w poprzednim odcinku lataliśmy sobie właśnie na naszej sefirze, na tym smoku. No i niestety złapali nas, jak oni się nazywają, Razaki. No i niestety Safira ugrzęzła gdzieś w zaroślach, a nasz Eragon, no szczerze mówiąc nie wiem gdzie on się znajduje, ale zapewne gdzieś obok Safiry. No i na pewno będzie nieźle się dzisiaj działo, więc według mnie możemy śmiało zaczynać tą misję. Tryb normalny, no i zobaczmy co nas tutaj czeka. Ohoho. Musimy się do niej dostać. Zobaczcie, że Safira ugrzęzła tutaj właśnie w tych. W tych korzeniach i my musimy, moi drodzy, uwolnić Safirę z tych korzeni. Ale Razakowie są naprawdę twardym przeciwnikiem. I no, szczerze mówiąc, strasznie oni mi przeszkadzają tutaj w uwolnieniu naszej Safiry. Dobra, jakoś to idzie. Już prawie. W ogóle na te Razaki nie działa żadna magia chyba. Uwaga. Tylko jeszcze jakimiś sztyletami rzucają w nas. No niby troszeczkę już tą Safirę uwolniliśmy. Ojoj, teraz duża kłoda jest, to trochę potrwać może. Dobra, świetnie. No i dostał ładnie. Mamy skupić się na przeciwniku, no okej. Więc walczymy z Razakiem teraz. Najgorsze to, że ten Brom nasz ma mało życia i do tego... Ajaj. No twardy przeciwnik ten Razak, masakra. Nie chcę już więcej z nim nigdy walczyć. No ciężko, jest naprawdę ciężko. Może zobaczmy, czy Safirę możemy jakoś uwolnić teraz. Chyba nie możemy. To może trochę postrzelam. Wow, zabity jest, świetnie. Dobrze, mamy punkt kontrolny. Może uwalniamy Safirę. Teraz się na tym skupmy. Ja sobie będę w międzyczasie strzelał. Szybciej. Dobra. Oni jeszcze rzucają w czymś nas, te Razakowie. Dobra, jedziemy. Dobra, kolejna kłoda jest rozwinięta. Ta jest duża, więc trochę to potrwa. Dobra, ale jakoś poszło. Dobrze, chłopcze. Ała. Dobra, walczymy teraz, z tego co rozumiem. No, ciężko jest. No, masakrycznie ten nasz przeciwnik. Nawet nie możemy zrobić konkretnego ruchu, a tym bardziej, że jak używam jakiejś umiejętności, on się odsuwa. No, jest ciężko. Bardzo bym powiedział. Znaleziono ukryte jajo. Okej. Okay. Może Safirę możemy uwolnić. Oj, ale Brom umiera. Dobra, świetnie. Zobaczcie, że teraz dwóch jest, no nie. Oj, teraz pogibniemy, coś czuję. Dobra, jedna kłoda rozwinięta. Dobra, spróbujmy. Jest, udało się. Na krótko. Dobra, szybko z drugą, kolejną kłodą. Dobra, świetnie. Dobra, lecimy może.
A, nie udało się. Jesteśmy omdleni, ja coś w ogóle. Oj, kiepsko to widzę. Dobra, spróbujmy jeszcze jedną kłodę rozwinąć. Tak, ale nacelowuję na kogo innego w ogóle. Ta jest duża, ta jest duża. Jest, udało się, udało się. A, użyj magii, by podnieść te kłody, a ta jest duża. Może się uda. Dobra, jedna z tych dużych poszła. Zobaczcie, że Safira została uwolniona, świetnie. Eragon dowiedział się, że Brom był niegdyś jeźdźcem smoka, ale jego smok został zabity przez Morzana, zdradzieckiego jeźdźca w służbie króla. Tej nocy Eragonowi przyśniła się Arya, najpiękniejsza istota, jaką kiedykolwiek widział. Który może pomóc. Jestem więziona w twierdzy Durzy w Gilead. Błagam, ocal mnie. Okej. Czyli z tego co rozumiem, mamy uwolnić jakąś piękną panią, która jest więziona przez tego naszego wroga w jakiejś twierdzy w Gilead. Dobrze, moi drodzy, dajmy Enter. Eragon może teraz korzystać z magii tarcza. Użyj spacja plus L, aby stworzyć magiczną tarczę chroniącą Eragona i odpychającą przeciwników. No może być przydatne, przyznam. Dobrze, moi drodzy, więc misja naprawdę była ciężka. No życie nasze zmalało praktycznie do zera, jednak udało nam się na styk, ale się udało. Więc ja wam bardzo dziękuję za uwagę, no i zapraszam już jutro po kolejny odcinek z tej gry. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!